Z zewnątrz wygląda to dobrze, zwłaszcza ten eternit na dachu. Sprawdzę, co dzieje się w środku. Dzień dobry i witam z powrotem. Dzisiaj zajmiemy się budowaniem naszych pierwszych czterech ścian. Początkowo dom będzie składać się z kuchni, z łazienki i z jakiegoś pseudo pokoju, który będzie też również wszystkim innym. Więc zacznijmy sobie właśnie od tego. Zawsze mnie zastanawia, która strona jest poprawna, w sensie gdzie jest przód, a gdzie jest tył domu, no bo logicznie myśląc tu jest bliżej, tu jest dalej, więc nie wiem, czy ta gra jest aż tak logiczna, XD. Dobra, zaczniemy sobie od zbudowania ścian, oczywiście bez jakichś wariacji, może jakiś taki pseudo przedpokój, do tego zrobimy jakąś pseudo kuchnię. Tu zrobimy sypialnię i gdzieś jeszcze musimy wcisnąć łazienkę, więc może tu. Wow, wydaliśmy aż 4000 na głupie ściany, więc zapowiada się świetnie. Co do wyglądu, nie chciałbym, żeby to było jakieś takie typowe pseudo-biedne mieszkanie, więc może raczej dom albo cokolwiek z tego wyjdzie. Jedno jest za 25, więc a to? To wygląda stosunkowo dobrze. O, to jest natomiast za 30 i w sumie też nie wygląda najgorzej. Dobra, nie będę jakoś się wciskał w wszystkie możliwe okna, więc wszędzie dam takie same. Zewnętrzny kolor. Potrzebuję coś, co nie będzie zbyt brzydkie, ale też nie będzie zbyt jakiejś fancy, bo przypuszczam, że na to mnie nie stać. Więc może wybierzemy, w sumie to nie jest najgorsze. Dobra, w sumie wygląda trochę jak kupa, więc może jednak zmienię to. 5 hours later. No to zrobisz, jak nic nie zrobisz, więc zostanę chyba przy tych. Później jak oko się przyzwyczai, to pewnie będzie się każdemu podobać, więc to właśnie wierzę. No dobra, zewnętrzne ściany mamy z głowy. Czas jeszcze teraz na wewnętrzne. Tu może zaszaleję i wezmę coś innego. O, to wygląda kozacko. Dobra, to myślę, że będzie wyglądać spoko. Oczywiście nie będę się rozdrabniać na jakieś różne style. Po prostu wezmę ten sam, tylko inny kolor, bo oczywiście dlaczego nie? W sumie to by bardziej pasowało do łazienki, a tu damy kuchnię. Niech będzie trochę depresyjnie. Dobrze, teraz możemy zająć się drzwiami, które dam tutaj. Dobrze, musimy wziąć jakieś takie ładne, chociażby wejściowe, żeby nie było, że jesteśmy jakimiś ultra wieśniakami. Więc takie, które będzie nas stać. Dobra, to by w sumie pasowało. Te już niekoniecznie. No cóż, te są już w ogóle jakieś. Chciałbym wybrać takie, które będą pasować do tego pseudo stylu, tego pseudo domu. Natomiast tu jest już taki miks, a dosłownie tylko zbudowałem ściany i dałem okna, więc wydaje mi się, że będzie bardzo ciekawie. Coś bym potrzebował z drewnem, co jednocześnie nie będzie zbytnio rakotwórcze. Idealnie. Dobrze, tutaj damy jakieś najtańsze, bo tak nikt nie będzie widział tego i tak, więc dlaczego nie? Dobra, tu damy tylko tak. Może w sumie tu też damy przejście, dlaczego nie? No dobra, jakoś to wygląda. O, jeszcze musimy zrobić podłogi. W wykończenie też nie będę jakoś mocno wchodzić. Co będzie, to będzie. O, dobra. Pasuje akurat pod kolor, więc czemu nie? Tu już niekoniecznie. Wiem, że pewnie powinienem wcześniej kupić lampy, żeby w ogóle zobaczyć, co tu daje. Ale mówi się już trudno. Będzie, co będzie. Natomiast tutaj nie ma jakiegoś takiego adekwatnego koloru, więc to może już być problematycznie, w sensie to wygląda obskurnie, więc już nie będę psuć całego efektu.
dobra, niech będą czarne. Dobra, teraz musimy kupić jakieś najtańsze dosłownie lampy, które jednocześnie nie będą brzydkie. Tego co tu widzę. Choć w sumie, dobra, ta jakoś mało świeci, więc może poszukajmy dalej. O, są jakieś super drewniane. Cyk, cyk, cyk. Dobra, myślę, że spoko. W sensie ta łazienka jest bardzo taka niepokojąca. Ale no cóż, jest jak jest, musimy z tym żyć. Dobrze, więc zacznijmy może, gdzie tu w ogóle było wejście. Ach, tu, dobra. Dobra, to tu będzie jakiś pseudo przedpokój, to może zajmiemy się kuchnią. W sumie nawet nie wiem, po co zrobiłem tak dużą kuchnię, a zrobiłem mikroskopijną łazienkę. Skoro jest ich tak tylko dwójka. No ale. O, ten stół nie mógł być piękniejszy. Krzesła. Myślę, że te się nadadzą. Świetnie. Dobra, teraz potrzebujemy jakichś takich podstawowych mocno rzeczy. Zdecydowanie blatów. Ale widzę, że tu wszystkie są bardzo przykro drogie, więc... O, te nie są złe. Choć teraz pytanie, które by tu bardziej pasowały. Obawiałem się tego, że żadne, ale no cóż, jest jak jest. Nie będziemy po prostu grać ze ścianami. Wydaje mi się, że tak będzie najkorzystniej dla każdego. Dobra, jakaś obskurna lodówka. Nie wydaje mi się, że stać nas będzie na zmywarkę, więc po prostu kupię zlew. Zdecydowanie ładniej. Może jakąś najtańszą, ale potrzebuję czarną, przepraszam bardzo. Okej, kupię też jakiś alarm ze względu na to, że nie ufam im. Świetnie. Dobra, myślę, że z kuchni to by było na tyle, choć może w sumie dam to tutaj, żeby było jakoś ładniej, mimo tego, że tak jest dalej obskurnie. Może jakiś mały kwiatek to naprawi. Dosłownie. Przyłóż do rany. Ok, weźmiemy się teraz za łazienkę. Łazienka tu też oczywiście bez szaleństw. Prysznic. Wow, wszystko jest aż tak cholernie drogie. Bardzo niepokojące. Natomiast no, mówi się trudno. Może damy to tutaj. No cóż, bardzo kłopotliwe ze względu na te nieszczęsne okna. Dobra, to może to dam gdzieś. Tu? O, dobra. Na pewno będzie to zdecydowanie lepsze. Z jakiegoś powodu wszystko tu kupuję na czarno. I don't know. Dobra, myślę, że z łazienki wystarczy im tyle. Może kupię jakieś lustro, w które tak się pewnie nie będą przeglądać. Ale niech też będzie czarne. Świetnie. Czy jakiś kwiatek, który polepszy ich samopoczucie? Zdecydowanie. Ale coś większego? Halo, halo? O, idealnie. Kompletnie to tu nie pasuje, choć może jakbym zamienił... No niekoniecznie, ale już na pewno lepiej niż wcześniej. Dobrze, i tu mamy naszą sypialnię. Ciekawe, co by wyszło tańsze. Dwa osobne łóżka, czy jedno wspólne? Choć w sumie no, nie chce mi się tego teraz liczyć, więc może po prostu... O, to jest kozackie. Świetnie. Nie będę obliczać, bo w sumie po co. Czy oni potrzebują jakiejś szafki? Tak nie stać ich nawet na zegarki, więc... Kupię jeszcze jakąś tu szafę najtańszą i... Wydaje mi się, że to by było na tyle. Dobra, to tu w ogóle nie pasuje. To jest jakaś dla dzieciaków. O, może ta by... Albo to. Ile to kosztuje? 350, ok. Myślę, że możemy sobie na to pozwolić. Kto by potrzebował czegoś więcej tutaj? Bez przesady. Dobra, tu ten pokój będzie dosłownie miksem wszystkiego, ale przede wszystkim potrzebujemy... biurka i
komputera? Kiedy grał w grę. A tu może damy coś jasnego. Zaszalejmy. Dobra, wygląda to niestety źle. Nie chciałem tego skopiować, a zmienić kolor. O, dobra. Świetnie. Nie wiem, czy zmiana koloru coś tu pomoże, ale zawsze coś. Krzesło też jakieś najtańsze. Świetnie. Komputery. Co? Aż 1000. Wow. Dobra, kupię jakiś najgorszy. Ważne, żeby tylko działał. Może jakaś lampeczka, która niekoniecznie będzie jakimś grzybem. Okej. Nie wygląda to źle. Już jestem pod wrażeniem. Teraz pytanie, czy coś jeszcze jest tu potrzebne? Szkoda, że nie mamy tej zmywarki, no ale mówi się trudno. Może kupię im jakiś ekspres do kawy, żeby szybko nie umarli. Nie wiem, co by było w sumie ważniejsze, mikrofala czy ekspres. Dla mnie osobiście byłby to ekspres, więc zostanę przy ekspresie. To, co oni potrzebują, to już nie leży w moim interesie. O, czy coś jeszcze? Wydaje mi się, że chyba nie. Mogę jechać dalej. No cóż, zobaczymy na bieżąco. Dobrze, przede wszystkim będziemy musieli znaleźć im pracę, więc może od tego też zacznijmy. Dobra, on będzie kimś sławnym, więc byśmy musieli znaleźć adekwatną profesję do tego. Nie wiedziałem, że jest coś takiego jak oddany pracownik. Wow. Chyba w takim razie byłby aktorem, choć myślę jeszcze też nad politykiem. W sensie częścią życia publicznego. Nie, niekoniecznie to o nas. Więc myślę, że zostaniemy jednak przy tym aktorze. Dobra, mamy do wyboru teraz agencję i jest to agencja aktorska codziennie coś, agencja person przyszłości. To brzmi jak jakaś sekta, więc zostanę przy tej pierwszej. No i dobrze, witają nas w zespole, specjalizujemy się w bla bla bla. Dobra, najwyraźniej nie jest to nic coś, co będzie wymagające. Okej, średnio będziemy dostawać 320, więc chyba nie jest też tak najgorzej. Dobra, czas, żebyś ty też znalazł jakąś pracę. Czy ty możesz wyjść? Okej, w sensie co do jej pomysłu, jedyną rzeczą, jaką chciałam, to było to, żeby rodziła nam dzieci, jakkolwiek to zabrzmi. I nie jestem szowinistą, ale myślę, że w jej przypadku chyba pójdziemy w albo właśnie politykę, albo w prawo. Może będzie nam lepiej, jeżeli będzie tą prawniczką, bo będzie łatwiej nam wyjść z jakichś dziwnych sytuacji. Zadanie: spotkaj się z potencjalnym klientem. Czy Grażyna Kowalska powinna przyjąć zadanie i rozpocząć karierę? No jasne. Tylko pytanie, o co tu chodzi teraz? O, jest jakiś random, przywitajmy go. Powitaj nowego sąsiada. I ty też możesz przywitać. O, flirciarskie. Okej, poszła na to. Super. Dobra, ale interesuje mnie to, czy... upodzielicielska, nie? Podziękuj za przybycie. Za co mam mu dziękować? Nawet nikt go tu nie zapraszał. Dobra. Porozmawiajmy o miejscowych łowiskach. O co tu chodzi? Dobra. Robi się... O, spotka się z potencjalnym klientem? Czy to jest to? Zdobyta charyzma. Obchodzą mnie tylko pieniądze. Okej, dobra. Chciałbym zobaczyć, czy można się uczyć... O, jest magia. Dobra. Otwórz księgę zaklęć, ćwicz magię. Nieokiełznana. Złośliwa albo praktyczna. Weźmiemy nieokiełznaną ze względu na to, że na przypala albo wcale. Zobaczmy, czy on ma jakieś potrzeby do spełnienia. Może skorzystaj, umyj ręce. Mamy do wyboru przesłuchania i mamy kowbojskie sztuczki albo reklama słynnych mydlin. O, i tu potrzebujemy te poziomy umiejętności. Co by nam więcej dało pieniędzy? Okej, czyli zdecydowanie charyzma, czyli musimy kupić jakąś biblioteczkę tu. Czy w ogóle nas będzie na to stać? To jest pytanie. Dobra, nie jesteśmy chyba aż tak biedni jeszcze. O, to jest super. Nawet kupię to.
aktorstwo. Nie, nie, nie. Potrzebujemy coś o charyzmie. O, okej, okay, okej. Okay. Dobra. I czy możemy teraz czytać to? O, charyzma, część pierwsza. Infernacja? Czy to znaczy, że możemy kogoś podpalić? Kto to? I czemu ona się świeci? Kim jesteś? Super gwiazda, okej. Okay. My nią też kiedyś będziemy. Idzie jakiś dzieciak, może go podpalimy. Tak właśnie wygląda podpalanie naszych kochanych sąsiadów. Ja jestem jak najbardziej zadowolony, że już na tak wczesnym poziomie możemy robić coś im takiego. Mam nadzieję, że nie biegniesz do nas się wykąpać, bo nie zapłacę za to. Więc musimy cię ładnie wyprosić i to jeszcze najlepiej przed prysznicem. Dobra, najwyraźniej się nie uda. Na tym momencie zatrzymam się z odcinkiem. Wydaje mi się, że seria zapowiada się dosyć fajnie i będzie na pewno interesująco i bardziej interesująco, gdy będę rozwijał magię, będę mógł zabijać ludzi. Wtedy na pewno będzie lepiej. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Życzę wam miłego dnia i do zobaczenia niebawem. Na razie.